Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam dużo zdrówka, szybkiego powrotu do normalności oraz abyśmy się mogli spotkać jak najszybciej na żywo. Życzą Wam Sidor i SH. Yo! Cześć wszystkim. Z tej strony zespół Chłodno. Słuchajcie, z okazji nadchodzących świąt chcielibyśmy życzyć Wam dużo, dużo, dużo pomyślności, jeszcze więcej szczęścia, a już najwięcej to w ogóle zdrowia. W tych czasach myślę, że to się bardzo przyda. Słuchajcie, składajcie dużo życzeń. Mamy nadzieję, że wszystkie Wasze życzenia się spełnią, że wszystkie postanowienia noworoczne zostaną spełnione w przyszłym roku. Rzucajcie sobie wyzwania, miejcie dużo marzeń, spełniajcie swoje marzenia, bo to jest bardzo ważne. I jeszcze raz życzymy wesołych świąt, wszystkiego najlepszego i dużo, dużo zdrówka. Od zespołu Chłodno. Cześć ludziska, z okazji zbliżających się świąt zespół Double Blind pragnę złożyć Wam wszystkim życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, radości, abyśmy szybko wrócili do normalności, no i dużo dobrej muzyki. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Cześć, tu Kasia Skiba. I ja. Słuchajcie, czy ze śniegiem? Czy bez śniegu? Czy z przedświątecznym shoppingiem? Czy bez shoppingu? Czy z lockdownem? Czy bez lockdownu? Po prostu zdrowych... Wesołych... Świąt. Tyskich świąt. Wesołych świąt. Cześć! Z tej strony zespół Eloi. Chcieliśmy przekazać życzenia dla tych i wszystkich Tyszan. Życzenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego, czego potrzebujecie i żebyśmy wszyscy pamiętali o solenizancie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś kiedyś w Polsce. Hej! Dzień dobry wszystkim, nazywam się Michał Czachowski i chciałbym z okazji tych nadchodzących świąt złożyć wszystkim najwspanialsze życzenia świąteczne. Dużo miłości, radości, przede wszystkim zdrowia. No i żeby ten rok, który już dobiega końca, już był za nami i żeby następny był znacznie przyjemniejszy, zdrowszy i sympatyczniejszy i żebyśmy się częściej widywali na scenach muzycznych tyskich i nie tylko. I żeby muzyka też zabrzmiała kiedyś na żywo, a nie tylko z internetu. Zatem życzę tego wszystkiego Wam i do zobaczenia na żywo, mam nadzieję. I wesołych świąt.